Siemanko, witam w mojej kuchni. Tematem dzisiejszego odcinka będą steki. Pokażę Wam, jak je przygotować, jak je wybrać i jak je wysmażyć. Zapraszam! Teraz nadchodzi majówka, za niedługo wszyscy będziecie sobie coś grillować i na pewno większość z Was sięgnie po steki. Dlatego ja poszedłem do marketu i wybrałem trzy najpopularniejsze steki, jakie możemy dostać. Tutaj mamy polędwicę, tutaj mamy antrykot i roast beef. Więc jak wybrać steka na grilla, żeby go dobrze wysmażyć? Słuchajcie, steki muszą być, jeżeli wybieracie steka, pamiętajcie, żeby był wszędzie takiej samej grubości. Bo co się stanie, jeżeli tutaj jest cienki, a tutaj jest gruby ten stek, to tutaj on będzie na przykład dobrze wysmażony, a tutaj będzie surowy. Pamiętajcie, żeby grubość była taka sama, żeby był ładny, kolorowy, czerwony, no i żeby też był dobrze zapakowany. To jest ważne, żeby steki były świeże. A jeżeli chodzi o nasze steki, to na pewno jesteście ciekawi, z której części krowy one pochodzą. Tutaj mamy krowę, albo byka, tak Magda napisała, no bo ona to rysowała. Słuchajcie, krowę, jeżeli przekroimy sobie na pół, to tutaj, na samej górze, o, gdzieś tutaj, mamy antrykot. Antrykot idealnie nadaje się do grillowania. To jest jeden z moich ulubionych steków. Ale dlaczego? Popatrzcie. Antrykot ma tutaj taki piękny tłuszczyk. W ogóle jest pokryty tym tłuszczykiem, takim marmurkowatym. Fantastyczny stek właśnie na grilla. Potem tutaj, o, gdzieś tutaj, mamy roast beef. Też bardzo fajny kawał steka i w tym steku najważniejszy jest ten tłuszczyk. Wtedy mamy fantastyczny smak, no i też idealny jest on wtedy do grillowania. I następnie polędwica na samym końcu. Polędwica znajduje się mniej więcej, o, gdzieś tutaj. I to jest tylko jeden taki naprawdę mały kawałeczek z całej krowy. Dlatego polędwica jest taka droga, bo jest jej najmniej. No i oczywiście jest to bardzo delikatne mięso. Jeżeli chodzi o grilla, to ja Wam polędwicy nie polecam. To jest bardzo szlachetny kawałek mięsa. Jak idziemy na grilla i pijemy dużo piwa, no to najlepiej sobie użyć albo antrykot, albo roast beef, bo to są idealne kawałki do tego. Rodzaje wysmażenia steków mamy naprawdę bardzo wiele, zaczynając od blue, rare, medium, medium well, well done, a nawet niektórzy jedzą very well done. Jest też wiele takich trików i sztuczek, które pozwolą nam uzyskać idealny sposób wysmażenia. Jeden z nich, to jest, ten jest mój ulubiony, że dotykamy sobie tutaj, o, podbródek, i to jest podobno wysmażenie rare. Następny, dotykamy nos, to jest medium, a dotykamy się w czoło, to jest well done. Nie wiem, czy to działa, bo nigdy tego nie próbowałem, ale znalazłem w internecie, że jest coś takiego. Kolejny sposób wysmażenia to jest sposób na dłoń. Bierzemy sobie rękę i dotykamy to miejsce tutaj. Jeżeli mamy takie samo uczucie, o, tutaj, jak z naszym stekiem, to jest takie samo wysmażenie. Tutaj jest rare, medium, medium well i well done, taki twardy. Przejdźmy teraz do smażenia naszych steków i powiem Wam tak, jak robicie sobie takiego steka na patelni czy na grillu, no to pamiętajcie o tym, żeby ten grill albo ta patelnia była mega nagrzane. Tu macie dymić z tego jak nie wiadomo co. Steki lubią wysoką temperaturę i słuchajcie, weźcie sobie troszeczkę oleju, najlepiej rzepakowego, o, i tak go z jednej i z drugiej strony. Dzięki temu nasz stek nie przyklei nam się do naszego grilla. Tu nie ma być dużo tego tłuszczu, to ma być odrobina. No i następnie sól i pieprz. Ja wiem, że niektórzy mówią, że o, nie soli się wołowiny przed wrzuceniem na grilla i inne takie rzeczy. Oczywiście z wołowiną jest różnie. To są steki, te steki się robi minutę albo dwie. Dzięki temu, że posolimy tego steka teraz, no to sól, wiadomo, wyciąga wodę. Dzięki temu mamy chrupiącą powłokę na samej górze, uwierzcie mi. I jeszcze jakie przyprawy? Pieprz. Świeżo zmielony pieprz. I to wszystko. Tak przygotowane steki możemy wrzucać i zaczynamy je smażyć. Czyli wrzucamy, pamiętajcie, temperatura pokojowa i smażymy. Steki smażą się około minuty z każdej strony. O, popatrzcie, przewróćmy. Jak widzicie, polędwica już tutaj zaczęła dochodzić z tej strony. O, teraz antrykot.
piękny stek. No i rozbę. Dotknijmy i zobaczmy. Medium rare. O, taki. A pokazuje, że jest medium. Dobra, jeżeli pokazuje, że jest medium, to go ściągamy. I ściągamy go, żeby sobie odpoczął. Oczywiście zawsze stracimy jakieś soki. Najlepiej wyciągnąć na jakąś kratkę, bo nawet na jakiś talerz, ale chodzi o to, żeby on nie pływał w tych sokach swoich, no bo wtedy nie będzie chrupiący z obydwu stron. Dobra, sprawdźmy teraz fileta. Filet dalej jest mięciutki. Gdybym miał wierzyć temu sposobowi, to by dalej był rare. Ale ściągnijmy go, zobaczymy, czy z tego wyjdzie medium rare. No i nasz rozbew. O, rozbew to jest, bym powiedział już, że jest medium. Steki mamy już gotowe, odpoczęły i w tym momencie sprawdźmy, jakie mamy sposoby wysmażenia. Wszystkie smażyły się tak samo długo. Zobaczcie, polędwica tutaj się lekko ścięła. O, i tutaj jest taka surowa w środku. Dla mnie to jest taki medium. Popatrzcie, krew nie wypływa, jest delikatnie różowa. Idealnie, taka właśnie powinna być. Tutaj ten stek jest bardziej taki soczysty. Wysmażenie brązowe, tylko na górze i na dole. Oczywiście przez to, że był na patelni. Tak więc to jest takie wysmażenie medium rare. Ja już nie mogę się nawet doczekać, jak to smakuje. I jest bardziej soczysty. No i na samym końcu nasz antrykot, on jest taki medium well. No nie jest w ogóle surowy w środku. Jeszcze jakieś soki gdzieś tam z niego uciekają, ale one są całe brązowe. Jak widzieliście, polędwica wyszła idealnie. Roast beef to jeszcze mu troszeczkę brakuje, a ten stek to już w ogóle przepadł. Ale nie przejmujcie się, wplej na kartę od nowa, nic nie przepada. Jeżeli kiedykolwiek Wam coś w życiu przepadło i macie fajną historię, to opowiedzcie ją, a play to Wam wynagrodzi. Do zobaczenia.